Jestem z zawodu pielęgniarką. Postanowiłam powrócić do swojego zawodu. O firmie Promedica 24 dowiedziałam się od koleżanki, która kończyła w tej firmie właśnie kurs języka niemieckiego. Bardzo mi polecała, więc dlatego skorzystałam. Promedica 24 to największa w Europie firma świadcząca usługi opieki w Polsce i za granicą. Dzięki dynamicznemu rozwojowi każdego dnia tworzymy nowe miejsca pracy. Od 2004 roku zaufało nam już ponad 17 tysięcy opiekunek. Obawiałam się, no, jak mnie osoby przyjmą za granicą, osoby, które w pierwszy raz jadę. Tego się obawiałam. Obawiałam się, że sobie nie poradzę, że nie nadaję się do tej pracy, bo jednak to trzeba dużo cierpliwości, no, kontaktu ze starszymi osobami, trzeba zrozumienia. Podczas rozmowy ze mną pani podpisuje umowę, gdzie ma po kolei wyjaśniane punkt po punkcie, tak, jak będzie wyglądała sytuacja na kontrakcie. Wyjeżdżając z nami, pani ma odprowadzane wszystkie składki, z racji tego, że to jest legalna umowa, legalne zatrudnienie. Pani ma gwarancję wypłacanego wynagrodzenia, czyli wpłaty wynagrodzenia z naszej strony na konto. Promedica 24 oferuje swoim współpracownikom szkolenia podnoszące kwalifikacje. W ramach projektu Akademia Promedica 24 odbywają się bezpłatne kursy językowe i szkolenia z zakresu opieki. No to pracy ruszamy przygotowane językowo. Skończyłam kurs języka niemieckiego w Promedice. Dostajemy różne poradniki, książki, które nam pomagają w pracy. Przyszłam szkolenie w Promedice, jak taka osoba opiekunka, która jej za granicą powinna jej zachowywać. I jak do dzisiaj nie miałam żadnych problemów. Przed każdym wyjazdem otrzymuję dokładne informacje, w jakim stanie jest pacjent. Jaki pacjent potrzebuje opieki? Na przykład jakiegoś pacjenta, który jest na Alzheimera chory, to wiem, czego się mogę spodziewać. Firma zapewnia swoim współpracownikom ciągłe wsparcie. Każda osoba ma dedykowanego opiekuna kontraktu. Dzień dobry, z tej strony Monika Kwiatkowska, firma Promedica 24. Pani Bożena Nowak? Dzwonię do pani zapytać się, co tam słychać, jak minęła podróż? Kontaktuję się regularnie z moimi opiekunkami, z moimi opiekunami. Mają oni do mnie bezpośredni numer, pod którym mogą zawsze do mnie zadzwonić. A w momencie, kiedy nie pracujemy, tak, czyli to są sytuacje weekendowe, święta, pani mają kontakt do naszego centrum alarmowego, gdzie zawsze ktoś odbierze słuchawkę i zawsze im pomoże. Legalność i przejrzyste zasady pracy przynoszą korzyści wszystkim stronom kontraktu. Są różne sytuacje życiowe. Niech ktoś mnie zatrzyma na ulicy, niech coś się stanie. Niech taka osoba, z którą idę na spacer, niech spadnie na przykład mi z wózka inwalidzkiego i się przewróci. Przyjeżdża policja, coś się stało, no jak ja wychodzę? Ja przyjeżdżam, to już po prostu ta rodzina, całe otoczenie, znajomi, prawda, to już mówią, a bo to jest pani z Promedici, to jest bardzo dobrze. No byłam pierwszy raz, ale jestem bardzo zadowolona.
bardzo dostałam sympatyczną podopieczną. Zżyłyśmy się z panią bardzo, bo pani zdrowiała z każdym dniem. Na ogół jak wyjeżdżam od danego pacjenta, w większości przypadków pacjenci płaczą. Zawsze się pytają, czy wrócę do nich. Czy na pewno wrócę? Podsumuję tak. Mam pracę, mam pieniądze, zdobywam nowe doświadczenie, które jest połączone, można powiedzieć, z podróżami i przygodą. Nasi opiekunowie, nasze opiekunki traktują nas tak naprawdę jak drugą rodzinę. Jesteśmy osobami, którym mogą się wyżalić, z którymi mogą po prostu po polsku porozmawiać, będąc za granicą. ProMedica 24 ma swoje oddziały na terenie całej Polski. Więcej informacji o nas znajdziesz na www.promedica24.pl. Naszym hasłem jest opiekujemy się ludźmi i to właśnie na co dzień robimy. Już za niespełna 3 lata w Mławie zacznie działać nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Jej budowa to efekt porozumienia, jakie miasto podpisało z prywatnym inwestorem. To on wybuduje obiekt i będzie go użytkował. Zmiany są konieczne. Istniejąca oczyszczalnia jest już wyeksploatowana, jej żywotność techniczna dobiega końca, stąd konieczność budowy nowej instalacji. Miasto zdecydowało się na rewitalizację przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa została podpisana 1 lipca 2016 roku. Dotyczącą współpracy w sektorze wodnym. Jest to jedna z umów, które najdłużej będą obowiązywać właśnie w tym sektorze, mianowicie przez 33 lata, a wartość szacunkowa tego przedsięwzięcia wynosi około 50 milionów złotych. Miasto z tego tytułu nie poniesie żadnych kosztów. Całą inwestycję prowadzi partner prywatny. Przede wszystkim poprawie ulegnie jakość wód na odpływie z oczyszczalni. Niewątpliwym też wartością dodaną jest to, że inwestor prywatny przyjmuje na siebie ryzyka budowy, finansowania oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków. Dodatkową cechą jest to, że miasto nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów inwestycyjnych. Umowa przewiduje 3 lata na zaprojektowanie, budowę i rozruch nowej oczyszczalni. W międzyczasie Mława może realizować inne zadania.
wybudowanie nowego obiektu, nowej oczyszczalni ścieków, która będzie funkcjonowała i służyła mieszkańcom Mławy przez 30 lat od momentu zakończenia budowy. Oczyszczalnia ma zacząć pracę w połowie 2019 roku. Łączny koszt inwestycji to ponad 40 milionów złotych. Co jest trudniejsze, szukanie pracy czy rozmowa kwalifikacyjna? Dla chcącego nic trudnego, powtarzają doradcy zawodowi, ale również szkolą nas, jak się odpowiednio zareklamować. Muszę jeszcze trochę poćwiczyć, bo jednak nerwy tak są bardzo, trzeba umieć je kontrolować. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie pomaga bezrobotnym zwalczyć stres. Trzydniowe warsztaty Twoja droga do pracy są tu drogowskazem, tym razem dla osób do 30 roku życia. Są to zajęcia skierowane do osób, które są bez zawodu lub o niskich kwalifikacjach zawodowych. Chcą i wyraziły taką chęć coś zmienić w swoim życiu i potrzebują wsparcia z urzędu. Rynek pracy jest wymagający. Dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna i sposób, w jaki szukamy zatrudnienia, są niezwykle istotne. Stawić czoła temu wszystkiemu prosto nie jest, ale w końcu od czego są szkolenia? Dzięki temu szkoleniu zwiększyła się moja pewność siebie, wiara w swoją osobę. Dowiedziałam się, że nie tylko pracodawca, ale także i pracownik może mieć wymagania, jeśli chodzi o pracę. Kto ma apetyt na więcej, Urząd Pracy nie widzi problemu. Przeciwnie, chętnie zaspokoi nasze oczekiwania. Wachlarz propozycji jest szeroki. Oferujemy również 3-tygodniowe warsztaty, w których szkolimy, podpowiadamy, bo to już jest szkolenie, podpowiadamy, jak wejść, jak łagodnie wejść na rynek pracy. Muszę też powiedzieć, że nasze tutaj zadania, które postawiliśmy sobie w roku 2017, są kierunkowane zwłaszcza na osoby młode. Nie tylko przez strony internetowe powinno się szukać pracodawcy. Ta często obserwowana praktyka właśnie przez osoby młode nie zawsze okazuje się skuteczna. Jest na to rada. Efektywna praca w terenie każdego uczestnika, a właściwie każdej osoby bezrobotnej, przyniesie efekt taki, że pracodawca może już na starcie, w momencie składania dokumentów aplikacyjnych, spotkać tą osobę, porozmawiać z nią, zainteresować się i później, kiedy prowadzi rekrutację, oczywiście zaprosić na taką rozmowę z tym pracodawcą. Urząd Pracy wyciąga rękę do osób zarejestrowanych. W końcu taka jego rola. Jestem w pełni zadowolony, ponieważ to szkolenie pomogło mi zdobyć umiejętności bardziej efektywnego poszukiwania pracy. Skoro są chęci, będzie też praca. Ważne, żeby w poszukiwaniach nie stracić wiary w siebie. Jak mówi stare polskie porzekadło, co się odwlecze, to nie uciecze. Decyzją radnych rok 2017 został ogłoszony w Mławie rokiem Sary Lipskiej. W czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej została zorganizowana mała wystawa poświęcona jej życiu i twórczości. Choć urodziła się w Mławie, Sara Lipska karierę zrobiła w stolicy Francji. Uprawiała rzeźbę i malarstwo, robiła scenografię. To była plastyczka, także ilustratorka, rzeźbiarka i osoba, która świetnie projektowała odzież, związana z Mławą, ale przede wszystkim tworząca w Paryżu na początku XX wieku. Urodziła się jednak w Mławie i tutaj przyszła na świat w 1882 roku. Oczywiście początki edukacji też miała w Mławie, a następnie przejechała do Warszawy. Tam studiowała w Szkole Sztuk Pięknych. Została uczennicą i muzą Ksawerego Dunikowskiego. W 1912 roku opuściła Warszawę i wyjechała do Paryża, gdzie spędziła resztę życia. Niezależnie od pory roku w schronisku pomoc zawsze się przyda, a pomóc możemy na dwa sposoby. Przyjeżdżamy sobie indywidualnie, czasami w weekendy, na spacery. To nasza wypowiedź archiwalna, ale nie mniej aktualna. Chętni nadal są potrzebni do wizyt u czworonogów oraz do uczestnictwa w zbiórkach żywności. Trwa
trwa aktywizacja młodzieży. Zbieramy suchą karmę, makarony, puszki przydatne zwierzakom podczas zimy. Do akcji włączają się wszystkie mławskie szkoły. Są to przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. Placówki oświatowe włączyły się do akcji, która trwa do 3 lutego. Dary trafią do schronisk w Napierkach i Pawłowie. Najbardziej zaangażowana szkoła może liczyć na wyróżnienie. Akcja kończy się honorowaniem szkoły, która zbierze największą ilość karmy w przeliczeniu na jednego ucznia podczas mławskiej gali wolontariatu. Szkoła zostanie uhonorowana statuetką Szkoła Przyjazna dla Zwierzaka. W tym roku gala odbędzie się 24 marca 2017 roku. Zachęcamy do zbiórki oraz do adopcji. W końcu najlepszym przyjacielem człowieka jest pies. Wystarczy, że damy mu szansę nim zostać. Mam pieska. Trzeba mu dawać tabletki, karmić go, napoić go, głaskać go, bawić się z nim. Bezdomne zwierzęta są gotowe ofiarować całe swoje psie serce, ale każda decyzja o przyjęciu do domu czworonoga musi być przemyślana. To żywe stworzenie, które jedyne czego oczekuje, to trafić do swojego pana na dobre i na złe. W dniu 26 stycznia o godzinie 11 w sali Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ulicy Stary Rynek 13 odbędzie się posiedzenie sesji Rady Miasta Mława. Radni podczas trwania sesji zagłosują nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych. Zostanie poddane pod głosowanie nadanie nazw dla ronda oraz wiaduktu. Podjęta zostanie uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mławie. Wraz z nadaniem jej statutu zostanie odczytane sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Mława w 2016 roku. Na retransmisję z 26 sesji Rady Miasta Mława zapraszamy 1 lutego.